W tym filmie dowiesz się, jak obliczyć objętość stożka. Więc może najpierw, co to jest stożek? Zacznijmy od najprostszego stożka, stożek obrotowy. Więc jest to bryła, która ma w podstawie koło. No i ma wierzchołek, który jest nad tym środkiem tego koła. Mamy jeden punkt nad płaszczyzną. No i taką powierzchnię, prawda? To jest nasz stożek. Można go też narysować bardziej jak taki rożek na lody w odwrotnej pozycji. Prawda? O. No i teraz nazwa pochodzi stąd, że on powstaje poprzez obrót trójkąta prostokątnego wokół jednej z jego przyprostokątnych. Prawda? Mam taki trójkąt prostokątny i obracam go wokół tej przyprostokątnej. No i dostaję właśnie stożek. No i taki stożek scharakteryzowany jest po pierwsze przez promień tej swojej podstawy, R, oznaczmy, no i przez wysokość. No to są dwa wymiary, które są istotne. Jak znam R i znam tę wysokość H, no to wiem, jak ten stożek wygląda. No dobrze, i teraz objętość takiego stożka. Więc tak, po pierwsze, no właśnie, musi jakoś zawierać R i H, więc po pierwsze muszę obliczyć pi R kwadrat. No pi R kwadrat to jest pole tego koła, które jest w podstawie. No to jest pi R kwadrat. No, potem muszę pomnożyć przez h. No tak, ale to pewnie nie jest dobrze, bo to, co jest pi r kwadrat h, to jest pole raczej takiego walca, prawda? Jeżeli tu bym narysował walec o wysokości h, to właśnie jego, nie pole, tylko objętość. Jego objętość to jest pi r kwadrat h. Teraz, żeby mieć, okazuje się, że objętość stożka jest mniejsza, no i teraz okazuje się, że tu jest bardzo prosty współczynnik, mianowicie 1/3. Czyli to jest wzór na objętość stożka. Może przypiszę jeszcze raz. V równa się 1/3 i może w takiej formie pi r kwadrat h. Teraz, to co jest ciekawe, to to, że ten wzór obowiązuje również, jeżeli ten stożek nie będzie stożkiem obrotowym, czyli w takiej sytuacji, że mam koło, tak, ale ten wierzchołek nie leży nad środkiem tego koła, a gdzieś z boku. Tak, czyli mam taki stożek, który nie jest stożkiem obrotowym, tylko takim trochę przekrzywionym. No wtedy oczywiście promień to jest tak, jak było, jest promień tego okręgu. No i h to jest odległość tego środka od płaszczyzny, tego wierzchołka od płaszczyzny, czyli jakoś gdzieś, prawda, ten tu jest h. Taki stożek, jego objętość również wyraża się wzorem 1/3 pi r kwadrat h. Dobrze, no to teraz może jakiś zróbmy przykład. Powiedzmy, że mam taki stożek, o którym wiem, że jego objętość jest 131 cm sześciennych, natomiast H jest 5 cm. No i ile wynosi R? Promień podstawy. No więc patrzymy sobie tutaj na ten wzór. No i piszemy, tak, objętość jest 131, no może napiszmy jednostki, centymetrów sześciennych, zobaczmy w jakich jednostkach, że w naturalny sposób dostaniemy wtedy promień tego okręgu w centymetrach, czyli 131 cm sześciennych równa się 1/3 pi razy 5 razy r kwadrat, no i tu mamy centymetrów, 5 cm. Tu jest 5 cm. No to co? To mnożymy przez 3, dzielimy przez 5 pi i r kwadrat wychodzi nam 3 razy 131, czyli 393 podzielone przez 5 pi. No i jednostka wyjdzie centymetr sześcienny podzielona przez centymetr, no, czyli centymetr kwadratowy. Wobec tego samo R to jest pierwiastek z tego, czyli R równa się pierwiastek z
393 podzielone przez 5 pi. No i pierwiastek z centymetra kwadratowego to jest centymetr. Czyli w ten sposób dostajemy wartość promienia podstawy w centymetrach. No może przeliczmy szybciutko, ile to jest. Czyli tak, 393 podzielić przez 5 i podzielić przez pi, czyli powiedzmy 3,14 w przybliżeniu. To jest 25, czyli w przybliżeniu to pierwiastek z tego to jest 5 cm. Czyli promień tego to jest, promień tego okręgu to jest 5 cm. Chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej ciekawostce, no, że ten wzór, jeżeli zauważymy, że właśnie pi r kwadrat to jest pole podstawy, jeżeli ten wzór zapiszemy w następującej postaci, V równa się 1/3 S, pole podstawy nazwijmy S, razy H, czyli to jest nasze S, to w tej postaci ten wzór jest na dużo większą ogólność niż tylko stożek. On obowiązuje również dla ostrosłupów, czyli takich rzeczy, które mają jakiś wielokąt w płaszczyźnie i jeden wierzchołek tutaj, prawda? Jeżeli mam taki ostrosłup, tu akurat jest czworokątny, o polu podstawy S i wysokości H, to jego objętość również wyraża się wzorem 1/3 pola podstawy razy wysokość. Teraz to nie musi być wielokąt. W podstawie mogę mieć dowolną, najbardziej dziwaczną figurę. Jeżeli narysuję sobie taki no, stożek czy ostrosłup, prawda, który w ten sposób powstaje, że ten punkt łączy z wszystkimi punktami tutaj na brzegu tego naszej płaskiej figury, czyli taki mam figurę płaską i taką powierzchnię tutaj, czyli również jeżeli to jest S, jeżeli wysokość jest H, to objętość takiej figury V zawsze wyraża się wzorem 1/3 pola podstawy razy wysokość.